Cześć, witajcie, Mariusz, psychiatra. Dzisiaj powiem Wam o osobach, które pojawiły się w gabinecie psychiatrycznym po tym, jak de facto zachorowały na jakąś chorobę, która nijak się ma do nerwicy. Doszło do kryzysu zdrowotnego, trafili do lekarzy, którzy zaczęli rozgadywać jakieś inne choroby, a później się nagle okazało, że ten lekarz sobie już dawno z tą chorobą poradził. Częstym przykładem jest właśnie pacjent kardiologiczny. W danym wieku pojawiają się pewne problemy kardiologiczne, w każdym etapie życia inne, ale są i osoby, które niestety musiały przebyć poważny zabieg w wieku 30-40 lat kardiochirurgiczne i one później żyją w takim poczuciu tykającej bomby. Skoro ja w wieku 30, 30 lat już się leczyłam, to wtedy może się okazać, że przecież i za rok, za dwa, za trzy coś się z tym sercem może podziać. Tutaj przykład serca jest jak gdyby uniwersalny, bo równie dobrze możemy powiedzieć o jakichś chorobach endokrynologicznych, albo gastrologicznych, albo pulmonologicznych, gdy nagle osoba się dla przykładu dusi i później się okazuje, że jest tam objawy są astmatyczne, albo inne dyszności, które które w sumie nie wychodzą jak gdyby później w dalszej takiej diagnostyce. Chciałbym Wam tylko powiedzieć, że ten początek to jest taki ogólno... kryzys ogólnozdrowotny, z który którym się dana osoba zmaga. A takim typowym też przykładem też są osoby, które borykają się z problemami onkologicznymi. Na kontrolach później wynika, że niby są już zdrowe, tak, one wygrały tą walkę z, z nowotworem, no ale się okazuje, że w ich głowie zrodził się taki ochlik który im cały czas podpowiada, słuchaj, e, może na kontroli coś wyjść. Nigdy nie bądź taki zadowolony z siebie, bo za chwilę coś się stanie. I wbrew ozorom, gdy ta osoba już powinna się cieszyć, że wygrała batalię z jakąś chorobą poważną, to wtedy zaczyna życia się raptownie pogarszać i wtedy wykradają się objawy nerwicowe. Te objawy nerwicowe mają to do siebie, że one są straszące i one zaczerpują objawy z tych chorób, które ktoś wcześniej miał, bo nerwisa to jest taka mistrzyni naśladownictwa. Ona potrafi coś podebrać, taki objaw, na który by wyście nigdy nie wpadli i zaczyna go tak dobrze odgry, od, naśladować, że ktoś przeżywa ten stan ponownie. Wchodzi w ten świat iluzji, że to, co oni czują, to właśnie jest to, co może ich w danym momencie nawet i zabić. Taka osoba przeżywa ten stan nader poważnie, znowu trafia do tego pierwszego lekarza. Ten lekarz mówi: No, ale tu badania kontrolne, przecież są te wizyty. My się tutaj badamy, okazuje się, że tam nic nie ma. A w tej, serce, tej osobie serce wali coraz mocniej, ono jest zatrwożone, nie wie, co się z nią dzieje. I tutaj jest właśnie temat, o którym Wam zainicjowałem na samym początku, a mianowicie mamy nerwicę. Potem, jak ktoś zachorował, nazw, obojętnie jaką chorobę ponieważ trafiło to też na potatny grunt, ta osoba nie dość, że zachorowała, była wrażliwa, boi się, czy na nowo nie będzie się zmagać z tymi problemami zdrowotnymi, no i wtedy nie dość, że ma problem w takiej natury, że kiedyś przechodził kryzys ogólnozdrowotny, tak teraz jeszcze będzie musiała się zmagać z tą nerwicą. Co można zrobić i jak można pomóc takim osobom? Przede wszystkim pokazać im, że jedno wynika z drugiego że ta nerwica, te objawy, te somatyzacje, a co to jest somatyzacja? To jest taki lęk, który przybiera postać dolegliwości bólowych. E Osoby na samym początku nie są w stanie tego zidentyfikować u siebie i tego odróżnić. W tym rola jest lekarza, żeby lekarz podstawowy ustalił, że nic nie tkwi w rozumieniu somatycznym, czyli w badaniach, ogólne, ogólnolekarskim badaniu nic tam nie można dostrzec, ale te objawy dalej są. I teraz jest taka kwestia kluczowa, czyli żeby połączyć to, że są przypadki osób, które kiedyś chorowały na coś poważnego, one się wyleczyły, a potem, pomimo tego, że są zdrowe, dalej mogą przeżywać te objawy, jak gdyby zaczerpnięte i mieć taką poczucie, że coś się z nimi dzieje. Pomimo tego, że oni są w pełni ogólnozdrowotnym stanie bardzo dobre, tylko że doszło do rozwinięcia objawów nerwicowych. No i tutaj jest jak gdyby temat na ciąg dalszy. Co z tą nerwicą robić trzeba? Ja uważam, że bardzo dużo trzeba z nią robić, ponieważ jak to się jak gdyby zamiecie pod dywan, to i tak się o nią przewróci. Wrócimy do tematu. Pytania będą to proszę o zadawanie ich w komentarzach. Bardzo dziękuję wam za aktywność. Dziękuję, że kanał się rozwija. Podoba wam się to, co mówię? To dajcie lajki like subskrybujcie. Cześć na razie.